Witam wszystkich zgromadzonych przed telewizorami. Znajdujemy się w warsztacie mechaniki pojazdowej Filmat, znajdującym się w Nowej Soli. I tutaj panowie mają następujący problem. Mianowicie w Audi A4. Co się dzieje? Proszę dwa słowa. Audi A4 w momencie, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania na suchej nawierzchni, mimo tego, że ABS nie powinien się włączyć, włącza się. Problemem jest też, że przy wyższej prędkości samoczynnie zapala się kontrolka. Gasimy, odpalamy samochód, problem znika i powtarza się znowu przy większej prędkości. Czyli drży pedał, można powiedzieć, tak zachowuje się, jakbyśmy mieli funkcjonujący ABS przy poślizgu. Komputer ABS-u myśli, że koło wpada w poślizg, że coś się dzieje, gdyż nie szczytuje prawidłowo obrotów koła z podziałki bądź z czujnika ze względu na zabrudzenia lub inne jakieś tam uszkodzenia, które pokażemy za chwilę na filmie. I jak to ten problem rozwiążemy? Najprostszym rozwiązaniem problemu jest podniesienie samochodu ze strony, pierw podłączamy komputer, patrzymy, jaki kolor jest problem, tak? Jeżeli powiedzmy mamy prawy przód, tak tutaj mamy w tym samochodzie, podnosimy lewarkiem koło, odkręcamy półoś. Kółość przykręcane jest za pomocą Ibusa 17 bądź nasadki 24-27. Odkręcamy kółość do końca śrubą, następnie kręcamy śruby na parę zwojów i uderzeniem delikatnym młotka wysuwamy kółość, tak, przegub, co daje nam dostęp do podziałki od ABS-u, która umieści. Ona po prostu się odsuwa od piasty. Od piasty i wtedy mamy dostęp do niej z kanału. Bądź z podnośnika. Bądź z podnośnika i tego. No i wtedy wchodzimy sobie do kanału, tak, i kiedy mamy podziałkę, kręcimy tak w ten sposób kołem i dmuchamy obdmuchiwałką tą podziałkę. O tak, zaprezentujemy. Może ja tam do szanownych panów się udam. Bardzo proszę. Zaproszenie jakieś dostanę? Tak. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy, proszę to nagrać. Jestem, przepraszam. Dobrze, proszę zademonstrować. Podziałkę już widać, widać, tak? Widać podziałkę, przykładamy. Tak. Zazwyczaj są tu jakieś brudy, tak? Tak. Oprócz tego bardzo ważne też jest, żeby wydmuchać miejsce tutaj, gdzie czujnik, gdyż jest to czujnik magnetyczny i przyciąga wszelkiego rodzaju syfy i tak dalej. Wydmuchujemy to miejsce. Bo może być tak, że właśnie te syfy, jakieś drobne elementy metalowe powodują błąd odczytu, nie? Tak, kluczem płaskim 19 podchodzimy do czujnika, tutaj w tym miejscu on powinien się teoretycznie nam obracać w prawo, w lewo. Tak. Ustawiamy go pionowo i młotkiem gumowym, w momencie kiedy dosuniemy z powrotem półoś, w ten sposób dobijamy ten czujnik, w ten sposób. Najlepiej to zrobić przy odkręconym kole, my tu jako fachowcy od Audi. Dobijamy na kole zakręconym ten czujnik, żeby ta odległość między podziałką a czujnikiem się zmniejszyła i było jak największe minimalizowało i żeby ten odczyt był prawidłowy. No i myślę, że to jest rozwiązanie musterki w tym samochodzie. Czyli po przykręceniu teraz półośki w zasadzie i opuszczeniu samochodu będzie można już stwierdzić, czy to coś dało. Oczywiście, Więc za chwilę będziemy na łączach po teście zrobionym. Dziękuję uprzejmie.